Stój w aplikacji. Tu była kolejka. Jestem w kolejce. Jest wolna? A. A to razem wejdziemy. My nieraz wchodzimy razem. Jak wygląda? To jest toaleta na stacji. A to jest taka brzydka toaleta. No, taka. Na wsi jesteśmy zresztą. Trzeba powiedzieć, gdzie jesteśmy. Na wsi. Na wsi. Tu nie ma automatów, tu nie ma automatycznych ubikacji otwierających się i automatycznie spuszczających się. To jest taka toaleta wiejska. Szybka. Powiedzmy, no. Ale nawet w takiej stacji i tak jest bardzo czysto w tej toalecie. Tyle, że nie ma takich podgrzewaczy, czy tam takich dodatków różnych. Tu jest półeczka na kosmetyki. Tu jest haczyk albo na torebkę, albo na parasolkę. Nie? No, ale dzisiaj nie mamy kosmetyków, bo nie malowałyśmy się tam. Tu jest stacja. Tu są... Mało ludzi, bo to jest wieś. Tu są bilety automatyczne. Żeby przejść zawsze, czy wejść do stacji, trzeba dotknąć. Tam się otwiera. Tak wygląda stacja. Może sobie kupię mleko tonu. To trzeba chyba do konwinient. Tu jest. Gdzie? A. Idziemy po jakieś mleko sojowe, bo jej się zachciało mleko sojowe. O, lody przy okazji, zobaczymy co mamy na wsi. Tu mam herbaciane? Herbaciane, nie. Co to jest? Czekaj. O, pamiętasz to kiwi, co my kupiłyśmy? Tylko to są teraz te. Aha. To? Cookie cream. A to są... Zielona herbata. Zielonej herbaty nie chcesz? Nie, bo na wsi są zawsze inne lody. Ale tu nie ma takich dobrych. Zielona herbata. Ale nie, tych nie chcę. To chyba nie jest to. To nie, nie, nie. Witamina C, witaminy, witaminowe drinki, sokowe. Nie, zwykłe weź. No, mleko sojowe. Ja biorę zielone herbaty. Czekol, kuro goma. Nie, black goma. Ale black goma też jest wyrąbiaste. Ja tego nigdzie nie ma. Pokaż, nigdzie nie ma. To jest deser zielonej herbaty. Ten jest deser, co myśmy jadły. Ale pychotka, to też mają. To jest family mat, to jest to samo. Już ta sama cena jest. Makarony. Ale to też. A jadą te makarony, takie sobie są. To nie są takie dobre makarony, to jest pychotka pewnie. Tu mamy sushi. Tak wygląda ten lód zielonej herbaty, kupiony na wsi. Pycha. Przeważnie lody nie są słodkie. Selfie musi być. Z mlekiem sojowym nawet. Z mlekiem czy bez, selfie zawsze musi być. Po prostu dom wariatów. W dzisiejszym świecie. Bez komórek się po prostu nie obędzie. Życie bez komórek nie istnieje, Instagrama też. Daj spróbuję loda. Nie słodki. Ale kremowy, fajny. Bardzo pyszny, nie? Mm-hmm. Sam krem i zielona herbata. No teraz żałuję, że sobie nie kupiłam. Mówiłam. Na wsi wszystko jest pycha. To może sobie kupię. Może nam się dzisiaj uda pójść na pole ryżowe, to nam pokażemy wam młodą soję i pole ryżowe. Jak rośnie nasz ryż. No nie zjadaj. Wszystko wyjesz. Dostałaś teraz zielone wąsy. Jak wygląda na wsi? Na wsi jest mało ludzi na stacjach. Później ci zrobię outfit. Idziemy na polu ryżowym. Ona chce koniecznie pokazać wam, jak wygląda. Wygląda dzisiaj wyszczegółowo. Po prostu szał pał. Torba Hello Kitty, super modern.
No szał, po prostu moda, no nie, nie pogadasz, no nie pogadasz. Idziemy, to pasuje na pole ryżowe. Jestem syta po tym mleku. To jest wiesz? No, dla tym nas. Się, tym się naprawdę można najeść, jak ktoś jest podgłodniały. Można powiedzieć, że to jest tak naprawdę wieś. Ale wieś co? To jest miasto. No, patrz, oni mają tą firmę z ciotką. No nie, chyba żart. Nie wiem, jakie są nowe pusty. To jest wieś, jeśli pomyślimy o Tokio. Tokio jest wielkim miastem, wszystko jest szałpał. W Tokio jest wszystko wysokiej jakości. To tutaj jest wieś. Co nie? No. Jak pomyślisz o Tokio, to tutaj jest wieś. Ale tak naprawdę to jest małe miasteczko. No. Nie obrażając tutaj tubylców, to powiemy, że to jest miasteczko. A nie wieś. Zależy kto skąd pochodzi. My pochodzimy z Tokio. Dla nas to wiocha. No ale dzisiaj nie obrażając tubylców, jesteśmy na wsi. Ale lubimy takie w miasteczku. A później wylądujemy trochę za miasteczkiem i gdzie idziemy? Kąpacie. No idziemy na gorące źródła, bo mają świetny onsen. Gorące źródła i jak nam się uda, to jeszcze zobaczymy nasze pole ryżowe. Nazbieramy młodej zielonej soli. Jak się uda. Jak się uda, jak będzie. Jak nas nie pogonią z pola. Nie, no nie pogonią, tylko nie wiadomo, czy tam jeszcze jest ta soja. Jest jeszcze. Może już nazbierali wszystko. Teraz mamy w ogóle sezon na młodą soję. Idziemy zobaczyć, co mają w ciachach. A chyba nie mogę wejść, bo ja mam loda. A chodź, zobaczymy. No, może nas nie pogonią. Cichotka. O, melon. To są te fotki na dole. To jest jakieś zielone herbaty. Dobra. Jeszcze leśnik. I to są mango.